Rozpoczęcie nowej kariery w Football Managerze z update'em na sezon 2024-2025 nie wydaje się złym pomysłem, a pytacie o to coraz częściej, chociażby na Discordzie, chociażby pisząc do mnie w prywatnych wiadomościach, więc dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. I nie chodzi tylko o update transferowy, ale również o update spadków i zaawansów z poszczególnych lig, no bo kto by nie chciał rozpocząć kariery w Ekstraklasie, na przykład motorem Lublin. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC, no i dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie tematowi update'u na przyszły, właściwie już na przykład w polskiej Ekstraklasie trwający nowy sezon. Zanim rozpoczniemy, to oczywiście zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału i do tego, abyście odwiedzili nasze media społecznościowe, Facebook, Twitter, serwer Discord. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. No więc tak, jeżeli chcecie ten update sobie pobrać, to przede wszystkim należy to wszystko rozpocząć od strony sortitoutc.net. Tutaj jest dokładna nazwa tej strony. No i oczywiście musicie się zalogować, bo zakładam, że jeśli tego bym nie powiedział, to zaraz by były pytania o to, dlaczego tutaj ta baza danych nie jest dla mnie aktywna, może muszę coś zapłacić. Nie, nic nie trzeba płacić, po prostu sobie wchodzicie na tą stronę, tworzycie konto, logujecie się i macie tutaj na stronie głównej Live Football Manager Data Update. To jest aktualizowane praktycznie codziennie, więc jak sobie to ściągniecie dzisiaj, oglądając ten odcinek w poniedziałek, to będziecie mieli wszystkie update'y na dzień dzisiejszy. To się Wam nie aktualizuje automatycznie u Was na komputerach. Za każdym razem, kiedy chcecie rozpocząć nową karierę, musicie sobie to pobrać. Podczas kariery też oczywiście to się nie będzie aktualizowało automatycznie, bowiem pliki wczytują się razem z bazą danych. W każdym razie, ściągacie sobie to, to jest za darmo dla każdego, i zapisujecie, potem trzeba to rzecz jasna rozpakować, bo jak widzicie, jest to skompresowane. Dostaniecie tam bodajże, no jest tych plików trochę, nie wiem, 15-20, wszystkie musicie sobie przenieść do katalogu Sports Interactive Football Manager 2024 i Editor Data. Tam jest taki katalog. Wrzućcie te pliki tam wszystkie, pokasujcie wszystkie inne, dlatego że one się Wam mogą ze sobą gdzieś tam kolidować i coś Wam nie odpali, coś Wam się popsuje, więc wgrywacie te wszystkie pliki i macie nie dość, że aktualne składy, to również macie zaktualizowane spadki i awanse z lig, no europejskich na pewno większości, a przynajmniej tych najmocniejszych, i zaraz Wam to pokażę w samym Football Managerze. Zakładam, że większość z nas interesuje najbardziej polska ekstraklasa, więc faktycznie zobaczmy, jak po rocznej symulacji tutaj wygląda sytuacja. No, Football Manager mówi, że wygra Legia Warszawa. No, bardzo byśmy chcieli, natomiast nie chciałbym, żeby spadł Radomiak Radom, jak to jest tutaj pokazane. Na drugim miejscu Raków, na trzecim Pogoń Szczecin, dalej mamy Widzew, Lech Poznań i Krakowie, Stal Mielec, Piast i jako się rzekło, Radomiak spada też z ekstraklasy, natomiast utrzymują się wszyscy Beniaminkowie. Lechia na miejscu 11, Motor na miejscu 14, GKS Katowice na miejscu 15. No ale właśnie, zobaczmy, czy mamy te transfery. Chociażby na przykładzie takiej Legii Warszawa, gdzie mamy pana Nsame, który zostaje królem strzelców polskiej ekstraklasy. Mamy tu oczywiście nowych zawodników, takich jak chociażby Lukinias, jak Claude Gonsalves, czy Kacper Chodyna. Także tutaj się absolutnie wszystko zgadza i z tym problemu być nie powinno. No ale zobaczmy, czy mamy na przykład w Rakowie takiego bramkarza jak Christopher Klesson, więc przejdźmy sobie do Rakowa, zobaczmy, czy to jest też zaktualizowane, czy nie ma tu żadnego problemu. Jest 24-letni Norweg Christopher Klesson, były piłkarz Vålerengi oraz Leeds United. Co tu jeszcze możemy sprawdzić? Sergi Buleca na przykład w Lechii Gdańsk. Czy taki zawodnik jest tutaj w tym zespole? Lechia Gdańsk, przechodzimy do pierwszego składu. O, mnóstwo tutaj tych zawodników, ale jest Ukrainiec wypożyczony z Dynama Kijów. Czyli jak widzicie, wszystko jest pięknie, ładnie zaktualizowane. Jeszcze sobie zobaczę Zagłębie Lubin i Kajetana Szmyta. Czy mamy tam takiego zawodnika, żebyśmy nie byli gołosłowni? Mamy Zagłębie Lubin, bardzo proszę. Jest Kajetan Szmyt,
jest Kajetan Schmidt. Jak wygląda natomiast pierwsza liga? Jak to widzi Football Manager? O, widzę, że Polonia Warszawa po barażach awansowała do polskiej ekstraklasy. No jest to bardzo odważna teza. Ruch Chorzów i Wisła Kraków wraca. To też dość odważne. Spada Wisła Płock, Stal Rzeszów i Pogoń Siedlce. A taka Kotwica Kołobrzech na przykład się utrzymuje. To chyba dla nich dosyć duża nobilitacja, dosyć duży sukces. Także, tak jak mówię, wszystko jest tutaj zaktualizowane. Sprawdźmy sobie i przejedźmy jeszcze po najlepszych ligach europejskich, czyli mamy Anglię, gdzie wygrywa Manchester City. Tutaj tak tych transferów dokładnie nie pamiętam. Zobaczmy, czy mamy Calafioriego już. Calafiori jest Calafiori, dużo nie pograł, ale jego profil w tej edycji Football Managera nie jest najlepszy. Zakładam, że w FM-ie 2025 no ten zawodnik będzie wyglądał zdecydowanie lepiej, bo miał kapitalny sezon we Włoszech. Także tutaj wszystko działa, Kiwiora wciąż mamy, tak wygląda Arsenal. Zobaczmy sobie Manchester United, bo tam był na przykład transfer, ten zawodnik pewnie będzie w ekipie U21 w tym momencie jeszcze. Mowa tutaj rzecz jasna o Lenny Mioro. Tak, jest w drużynie U21. Nie wiem czemu tam, a nie w pierwszym składzie, ale okej, to już decyzja jest menadżera. Także też tutaj wszystko jest zrobione, chyba też wszystko jest zaktualizowane. W każdym razie FM mówi, że po raz kolejny wygra Manchester City, oczywiście z Erlingiem Haalandem w składzie. No, zobaczymy, czy tak będzie. No, a jak poradzili sobie Beniaminkowie? Leicester spada, Nottingham Forest spada, Southampton, ale spada Leicester, spada Southampton, natomiast Ipswich się podobno utrzyma. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o Championship, to jest powrót Leeds, West Brom i Burnley. Te trzy drużyny awansują do Premier League. Zobaczmy sobie Francję. Francja, słuchajcie, tutaj wygrywa oczywiście niezmiennie Paris Saint-Germain. Podobno, o, jest Xavi Simons w PSG, bo on tutaj miał przejść i faktycznie wraca, więc tutaj się wszystko też zgadza. Zobaczmy sobie tak szybciutko jeszcze Hiszpanię. FM mówi, że wygra Ligę Barcelona. No to też jest bardzo, bardzo odważne. No ale powodzenia, oczywiście mamy Kyliana Mbappé w Realu Madryt, czyli mamy tu zawodnika, który jest zdobywcą 21 goli, ale też jest najlepszym zawodnikiem Ligi Hiszpańskiej, więc absolutnie poradzi sobie ten piłkarz. No Nico Williams jeszcze nie w Barcelonie, ale może uda się ten transfer zrealizować. No i Włochy, tutaj słuchajcie, Inter wygrywa ligę, więc też nie ma niespodzianki i mamy tu oczywiście w Interze Piotrka Zielińskiego, ale w większości niestety gra jako rezerwowy. A jak tam poradziła sobie ekipa Como? Ekipa Como na miejscu dopiero 17. Czy jest już Varane? Jest już Varane. Ostatnio jak robiłem odcinek o Como, to ten transfer nie był jeszcze dopięty, ale teraz wiemy już, że Varane jest w Como i faktycznie on tutaj się nam melduje. Także słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Przypominam, strona sortitoutc.net. Tam ściągacie update'y, wypakowujecie wszystko do katalogu Editor Data. Jeszcze przy rozpoczęciu kariery możecie sobie sprawdzić, czy te pliki macie wszystkie zaznaczone i startujecie, odpalacie, możecie już grać zgodnie z tym, co się dzieje teraz w obecnym sezonie. Tylko pamiętajcie, że nie są zaktualizowane profile piłkarzy. To należy do researcherów i to będzie zrobione dopiero w FM-ie 2025. Zakładam, że będzie sporo zmian, jak chociażby wspomniany przeze mnie wcześniej zawodnik z Arsenalu, czyli włoski obrońca, w ogóle który Arsenal? Czwarty, no to standardowo, czyli włoski obrońca Riccardo Calafiori. No i to by było na tyle chyba, tu nie ma żadnych, tak naprawdę żadnej magii. Mam nadzieję, że tym odcinkiem wszystko Wam nakreśliłem i wyjaśniłem. Jak coś, pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć lub inny widz, inny członek naszej cudownej społeczności na pewno pomoże. A jak będą jeszcze większe problemy, to oczywiście serwer Discord zapraszam również. A tymczasem dziękuję za odcinek, pozdrawiam, dużo zdrówka, cześć!